Kościół konstytutywnie synodalny. To jest dosłownie druga, tytuł drugiej części, także dokumentu przygotowawczego do Synodu. Ojciec Święty zwraca uwagę i ten tekst, że Kościół rzeczywiście, jego postać jest właśnie taka. Że synod nie jest kwestią jakichś, jakichś ostatnich lat, czy tylko jakiegoś okresu wyznaczonego. Tak? Przeżywamy teraz synod, zamykamy go i będziemy mieli później e, przechodzimy do trybu normalnego. Te, normalnym trybem życia Kościoła jest właśnie synodalność. Koś, dlatego Kościół konstytutywnie, istotowo, e, struktura Kościoła jest właśnie taka. I tutaj pięknie tekst wskazuje przede wszystkim na to, że Pan Jezus mówi o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Przychodzi, uczeń Jezusa przychodzi do Ojca przez swojego mistrza, przez Jezusa Chrystusa. I kiedy święty Łukasz pisze w Dziejach Apostolskich o pierwszych, o młodym kościele, o pierwszych wspólnotach Kościoła, i to wielokrotnie, i to tekst także tutaj przytacza, to mówi o nich jako o zwolennikach drogi, że to są zwolennicy tej drogi, którą na przykład głosi Paweł. Czy Paweł głosi drogę, głosi jakiś sposób przeżycia swojego życia. Podążania, rozwoju, osiągnięcia celu życia. I oni są zwolennikami, oni chcą iść tą drogą. Czyli synodalność nie jest tylko jakąś, jak na to zwraca uwagę tekst, tylko sposobem przeżycia jakiegoś spotkania. Zbieramy się i celebrujemy jakieś spotkanie także w sposób liturgiczny, to są ważne momenty w synodzie również i takie momenty mieliśmy w naszym Kościele Łódzkim. Szczególnych zgromadzeń, właśnie przede wszystkim modlitewnych, liturgicznych, a później tych zgromadzeń, spotkań, wymiany myśli, ale w synodalności chodzi o Całość życia Kościoła, że On także poza tymi spotkaniami jest synodalny, że On jest wspólną drogą, że ja jako uczeń Jezusa mam siebie odkryć jako zwolennik drogi, którą idę, razem z moimi braćmi, którzy są obok, po jednej i po drugiej stronie. A ponieważ idziemy razem, to chcemy tę drogę uczynić y, rzeczywiście wspólną. To znaczy przejścią w taki sposób, który dla wszystkich będzie drogą rozwoju ku pełni, która jest w Chrystusie. I dlatego synod wskazuje na te trzy terminy, które są takimi hasłami synodu, moglibyśmy powiedzieć: komunia. Uczestnictwo i misja. Komunia, wspólnota, ale komunia także w znaczeniu e, przede wszystkim jedności z Bogiem, bo tu się zaczyna prawdziwa komunia. Ojcze, proszę Cię, niech oni będą jedno, jak my jedno stanowimy. A? Uczniowie Jezusa są jednością dzięki temu, jakby na, na fundamencie jedności osób w Trójcy Świętej. I dzięki udziale w tej jedności, w tej wyjątkowej relacji między Ojcem, Synem, w Duchu Świętym, uczniowie Chrystusa także odkrywają jedność, najpierw z Bogiem, ale później także między sobą. Później uczestnictwo, właśnie uczestnictwo w życiu Kościoła i trzeci etap. Czy trzeci moment, jako misja, czyli wyjście, opowiedzenie, ogłoszenie innym tej nadzwyczajnej sytuacji, nadzwyczajnej rzeczywistości, w jakiej mam udział, właśnie będąc w komunii z Bogiem i z braćmi, i doświadczając tego, że mimo mojego grzechu jest dla mnie ratunek, jest dla nas ratunek. I On jest nam zaoferowany we krwi Chrystusa. To jest, misja jest głoszeniem tego, tej wspaniałej nowiny. Że nie dlatego, że coś zrobiłem dobrze, to zostaje mi dodane, tylko że pomimo tego, że nie czynię często dobrze, pomimo mojego grzechu jest dla mnie zbawienie. To podążanie razem o tutaj. Wskazuje na to dokument przygotowawczy już, e, jest, jest bardzo wyraźnie to co, o czym mówiłem w, w, pierwszych, w pierwszym kościele i mamy to jeszcze zapisane na kartach Nowego Testamentu, ale także u ojców kościoła, tych pierwszych pisarzy kościelnych e, dokument mówi, święty Augustyn określił kościół jako concordissima fidei conspiratio. Jako naj, najbardziej zgodną. E, najbardziej zgodne tchnienie wiary, przeżywanie wspólne e, wiary. Ta zgodność dotyczy w, zgodności w wierze wszystkich ochrzczonych. Jan Chryzostom z kolei mówi kościół i synod to są synonimy. To są pojęcia równoznaczne. Kościół i synod. Czy Kościół jest wspólnotą podążającą za jednym mistrzem, Jezusem Chrystusem? Sobór Watykański II podkreślał również, w Konstytucji Lumen Gentium, że członkowie ludu Bożego są zjednoczeni przez chrzest i chociaż niektórzy z woli Chrystusa ustanowieni są nauczycielami, szafarzami tajemnic i pasterzami dla innych, mówimy o nich to kościół hierarchiczny, diakoni, prezbiterzy, biskupi, to jednak co do ich godności, mowa o chrześcijanach, i wspólnego wszystkim wiernym działania na rzecz budowania ciała Chrystusa panuje wśród wszystkich prawdziwa równość. Mamy różne funkcje w Kościele. To już yy, mówi święty Paweł, jedni są nauczycielami, inni prorokami. Yy, jeden we wspólnocie jest odpowiedzialny za wspólnotę lokalną jako proboszcz tej wspólnoty. Inny jest odpowiedzialny za... Katechizację tej wspólnoty, właśnie jako katechista, czy nauczyciel religii Katecheta. Inny jest odpowiedzialny za cały kościół w całej diecezji, jest stróżem tego kościoła episkopos, tym, który, który jest wyniesiony czy staje wyżej, żeby widzieć, jaka jest sytuacja, żeby przeciwdziałać niebezpieczeństwu, żeby prowadzić w bezpieczne miejsca. Aby strzec wiary i umacniać wiarę swoich współbraci. Ale ponieważ podstawową godnością, jaką mamy w Kościele, jest godność chrzcielna, wynikająca z przyjętego sakramentu Chrztu, i dlatego z tego wynika, że jesteśmy, że jesteśmy prawdziwie równi. I to mówi dokument ogłoszony 60 lat temu, nie dzisiaj. Lumen Gentium, przypomnę. Dzięki temu, dzięki tej jedności, wspólnemu podążaniu drogą i yy, 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 asystencji Ducha Świętego, tego, że Duch Święty prowadzi Kościół, mówiliśmy, mimo naszych błędów, to Właściwie od starożytności Kościół ma przekonanie, że ogół wiernych nie może zbłądzić w wierze. To także Sobór Watykański II podkreśla. Ogół wiernych nie może zbłądzić w wierze, i tę swoją szczególną właściwość ujawnia poprzez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu. To znaczy, że Kościół jako całość cieszy się asystencją, właśnie prowadzeniem Ducha Świętego, a Duch Święty nie można nas wyprowadzić na manowce. Jeżeli nasza wspólna droga jest wyznaczana przez głos Ducha Świętego, którego słuchamy, to to, co nazywamy konsultacjami prawda? bo synod nazywa się także synodem biskupów, oni są odpowiedzialni za wiarę w Kościele, oni mają i strzec, mają także pełnią także urząd pasterski, czyli mają wskazywać tym, którzy może zagubili drogę, ten właściwy kierunek, ale Duch Święty przemawia w całym ludzie Bożym. I dlatego ci, którzy pełnią urząd pasterski, mają także obowiązek słuchania tego widzenia tego czy słuchania dosłownie tego, co Duch Święty działa w, w całym kościele, nie tylko w nich samych. I stąd właśnie te konsultacje Lodu Bożego, także w czasie synodu. Podkreślmy, podkreślmy na koniec, nie chodzi tutaj w tych, żeby wypowiedzieć. Owszem, no, wypowiadamy to, co mamy we wnętrzu, ale, nie, ale chodzi o to, żeby to nie było tylko to. Co jest moje? Moja idea, mój plan, najczęściej moje pretensje, tak, wszystko to powinno być tak, to powinno być jak to jest źle, to jest źle, powinno, powinniśmy pójść w tym czy w tamtym kierunku. Trzeba mieć świadomość, muszę mieć świadomość, że nie tyle chodzi o moje plany, o moje przekonania, ale o to... Co ja słyszę od Boga, co, co ja w głębi mojego serca odczytuję jako moją drogę w Kościele i naszą drogę wspólną jako uczniów Jezusa. Czego On chce ode mnie? Bo Kościół nie jest mój. On jest, on jest mój w znaczeniu, że, że jest moim miejscem życia i zbawienia, ale nie jest moją własnością. Papież Benedykt to pięknie powiedział. Mm, z, w momencie swojej abdykacji. Kościół, Łódź Piotrowa nie jest moja. Łódź Piotrowa jest, Łódź Kościoła jest, należy do Chrystusa. Kościół jest Chrystusowy. I dlatego to On wskazuje drogę. On będzie się rozwijał, bo musi się rozwijać. I dlatego, między innymi, dlatego także jest synod, żeby, żeby wskazać Nowe sposoby przeżycia naszej wspólnej drogi, on musi się rozwijać, musi rosnąć jako wspólnota do pełni, do pełni zbawienia, ale on może i musi rosnąć tylko mocą bożą i musi się rozwijać w takim kierunku, w jakim chce Bóg, żeby on się rozwijał, bo inaczej realizacja tych poszczególnych planów, ona także widać czasami w historii, ona kończy się najczęściej rozłamem, a nie rozwojem. W związku z tym, w związku z tym, e, następnym krokiem będzie skupienie się na tym, co Pan Bóg mówi, jak Pan Bóg ukazuje e, tę drogę, którą mamy iść.